Magdalena Skolarz rozpoczęła kanonadę w hali przystartowej 13, zdobyła pierwszego i ostatniego zarazem gola w konfrontacji z gwiazdą Pruszków. Przyszło chyba łatwiej niż można było sądzić. No tak, co prawda udało mi się rozpocząć i zakończyć to spotkanie, no ale nie zlekceważyliśmy tego przeciwnika, jak widać na tablicy 11-0, także dałyśmy z siebie wszystko i wygrałyśmy to spotkanie tak jak planowałyśmy. Aż 5 bramek zdobyła Katarzyna Moskała. Świetna dyspozycja strzelecka, szkoda, że na koniec sezonu. No trochę szkoda, są takie mecze, które są, w których gra się lepiej i są, w których gra się gorzej, no ale tak wyszło, cieszę się, że wygrałyśmy, no i... No i co godne podkreślenia, to pierwsze i zarazem ostatnie zwycięstwo we własnej hali w tym sezonie. No tak, to jest troszkę śmieszne, no ale niestety tak wyszło. Dawaliśmy z siebie wszystko, no ale jak widać tylko na wyjazdach udawało nam się wygrywać. I mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie inaczej i będziemy wygrywać również u siebie. Czy trzeba było aż takich nerwów na dystansie całego sezonu, aby w barażu zapewnić sobie utrzymanie? No wiadomo, że niespecjalnie. Chciałyśmy wygrać każdy mecz, ale Ekstraliga w futsalu kobiet jest bardzo trudna, była dla nas bardzo trudna, ale no jak widać udało się w tych barażowych meczach chociaż, no i utrzymanie jest, cel jest spełniony. Magda, na koniec pytanie o to, jakie wnioski, jaka nauka płynie po sezonie spędzonym w Ekstralidze futsalu kobiet? No jakie wnioski, na pewno... Wiemy, że musimy jednak szybciej tą piłką grać, jednak ta piłka nie jest taka sama jak na trawie. Wiemy, że czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, ale myślę, że damy radę i w przyszłym sezonie już będzie lepiej i może będzie Final Four. Kasiu, od Ciebie oczekujemy deklaracji. Czy taką samą skuteczność zachowasz na boiskach trawiastych? No, chciałabym bardzo. Mam nadzieję, że się uda. Postaram się.